Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami w PEPKO na przeglądzie. Zaczynamy od wazonów i zobaczcie, tu mamy taki mini wazonik, i słuchajcie, on kosztuje aż 4 zł, więc naprawdę świetna cena. Za 4 zł możecie kupić taki wazonik. No i tutaj stoi jeszcze bardzo, bardzo dużo tych wazonów, ale wam ostatnio pokazywałam, więc lecimy dalej. Dalej mamy osłonki. Piękne, przepiękne. Ostatnio kupiłam y, jedną z y, nich, pokazywałam wam we vlogu. 25 zł kosztuje taka, też jest bardzo ładna i w kolorze złotym. Dobra, i tu jeszcze pokażę Wam to. Muszę ją wam pokazać, bo to jest też z nowej kolekcji. Mimo tego, że już Wam ostatnio pokazywałam, 20 zł kosztuje, jest po prostu prześliczna. I u nas zostały już tylko cztery. Zobaczcie, tak się prezentuje. I co my tutaj jeszcze mamy? A, tu jest przecena, więc Wam pokażę, bo może ktoś, ktoś się zainteresuje. Z 80 na 50 zł, więc 30 zł macie w kieszeni. Za trzydyczki możecie sobie kupić kwiatka do tej osłonki, no i będzie, mm, będą wszyscy zadowoleni. Idziemy dalej. Dalej, co my tutaj mamy? Tu jest dużo też takich kwiatków sztucznych. Zobaczcie, dużo takich sukulentów, ale co ja tu chciałam Wam pokazać? A, już wiem. Miałam Wam pokazać tą roślinkę, może ktoś się zainteresuje. 35 zł kosztuje. No i już wyciągam tą doniczkę. Bardzo leciutka. No i tak się prezentuje. Może ktoś nie lubi żywych kwiatów, to, a lubi sztuczne. No to sztuczne kwiaty też dostaniecie tutaj w sklepie. I patrzę, czy są jakieś nowe rameczki. Ale nie ma są tylko te, które Wam ostatnio pokazywałam. Lecimy dalej, zerkam oczywiście na tą łazienkę i bardzo czekam, słuchajcie, bardzo czekam na jakieś nowe dozowniki do łazienki, bo jak widzicie to wszystko, co tutaj stoi, to już jest jakiś czas. Przeskakujemy na półeczkę, słuchajcie z garnkami, pokażę Wam wszystkie te garnki i patelnie od początku do końca, więc zaczynamy. 45 zł kosztuje taka patelnia, 28 cm średnicy. I słuchajcie, to jest z najnowszej kolekcji. One są takie jaśniutkie i pokażę wam jeszcze tył, bo czasami się mnie pytacie, czy ona może być na indukcję, czy nie. Ja się nie znam. Słuchajcie, tu wam pokażę, takie kropeczki są. Eee, lecimy dalej. Mamy tutaj mm, taką patelnię 24 cm średnicy za 40 zł. Tak wygląda. Mamy tutaj rondelek, który kosztuje, słuchajcie, 30 zł i ma 16 cm średnicy. Tak wygląda. Następnie mamy patelnię 20 cm średnicy za 35 zł. Nie mam pojęcia, jak one się zachowują. Nie mam, e, nie mam tutaj żadnych informacji też od Was, czy ktoś kupił już i czy ktoś używa. Y, więc nic nie mogę Wam powiedzieć. Może ktoś wie to, dajcie znać w komentarzu. Trzy dyszki kosztują takie, e, słuchajcie, takie pokrywki uniwersalne i tu za 12 zł możecie kupić taki mały garnuszek, ale to jest taki blaszaczek, więc wiecie, to są takie najtańsze właśnie tutaj garnki w Pepco. 30 zł kosztuje tutaj ta pokrywka, 25 zł kosztuje ta patelnia 20 cm średnicy. No i one są już jakiś czas też w Pepco. I poczekajcie, tu pójdę do góry. 16 cm. Mam nadzieję, że będę widziała cenę. 20 zł kosztuje ten garnek. Tu mamy też 16 cm. Tu jest też 16 cm i on kosztuje 30 zł. Ten, tą nakrapianą patelnię mam, jest fajna, chociaż trochę mi się opaliła naokoło ta, yy, ta patelnia i wiecie, tak, yy, trochę to nie fajnie wygląda. Trzy dyszki kosztuje taka, 24 cm średnicy i one już były też jakiś czas, ale wam pokażę z tej strony. Yy, z tej strony też są takie kropeczki, ale możecie sobie tutaj zrobić screenshot i zobaczyć, czy można ją myć w zmywarce, czy nie. Ja powiem wam szczerze. Moich chyba też patelni nie można, ja myję i, i żyję i jak mi się zniszczy, to sobie kupię nową po prostu. To jest taka malutka mini patelnia za 9 zł na jedno jajo, może ktoś szuka, to zobaczcie. Może sobie kupić patelen patelenka na jedno jajeczko, eee, no nie wszyscy potrzebują e, ogromnych patelni. Tu są takie nowe też e, patelnie za 35 zł, 20 cm średnicy z taką ala drewnianą rączką. Tu jest większa, 24 cm za 40 zł. Dalej mamy, słuchajcie, patelnie do, do naleśników, do jakichś placuszków. I ona ma 20 cm, 26 cm średnicy i kosztuje 4 dyszki. I tu mamy z nowej kolekcji z Masterchefa. Zobaczcie, tu jest znaczek. Kosztuje 60 zł. No, i tak się prezentuje. Z drugiej strony też Wam pokażę, tak wygląda. Poczekajcie, może trochę wam tu odchylę, żebyście sobie zobaczyli, bo może kogoś to interesuje. Chyba nie wszyscy pokazują tak w przeglądach, żeby po prostu żeby było, no wiecie, widać wszystko z każdej strony, ale nie wszyscy mogą chodzić do sklepu, więc ja też patrzę na to, żeby wam było wygodniej po prostu. Siedem dyszek kosztuje ta. Poczekajcie, bo czekam... A jest 28 cm średnicy i tu jest jeszcze łok. Tu jest jeszcze łok, 28 cm średnicy i kosztuje 80 zł. Te patelnie są trochę droższe, no bo wiadomo, że to są mm, ani patelnie i to są właśnie z Masterchefa, dlatego, no wiecie, dlaczego, dlaczego jest cena wyższa. 20 cm kosztuje taki garnek i to są też nowości. No i one będą nam pasowały do tych patelni z tą właśnie jasną drewnianą rączką. Przesuwam się dalej. Śmieję się, że na kolanach idę. Yy, tutaj 50 zł kosztuje. 28 cm średnicy. Taka patelnia z tymi drewnianymi rączkami. Tu następna. 28 cm średnicy za 45 zł. I ostatnia to jest właśnie chyba ta, te, które właśnie już są tutaj najdłużej. 28 cm średnicy za 30 zł. Po, pokażę Wam jeszcze tutaj garnuszki i czajniki i to będzie wtedy wszystko. Ale chcę wam pokazać, bo może ktoś potrzebuje na święta dokupić. E, tu mamy, słuchajcie, 24 cm średnicy. Taki nakrapiany garnek. E, już wam mówię, jakaś cena. Kosztuje 90 zł. Tu mamy takie zwykłe, najzwyklejsze. Nie mam pojęcia, jak one się zachowują. 35 zł tylko kosztuje 24 cm średnicy. No ale widać różnicę, ten po prawej, a ten po lewej. Tu jest chyba troszeczkę mniejszy. Zaraz zerkniemy. Ten kosztuje 3 dyszki, 20 cm średnicy. Nie wiem, czy ten, ten też był taki. Nie, chyba od razu widać, że jest mniejszy. Tu mamy taki i takie rączki są plastikowe. 20 cm średnicy kosztuje 70 zł, ale one są naprawdę takie, powiem Wam, że dosyć, dosyć ciężkie. Tu mamy czajnik 3-litrowy. Tu mnie widać. Uśmiechnę się, słuchajcie, bo zawsze jak gdzieś się widzę, to jestem bardzo skupiona i moja twarz wygląda, jakbym miała tu zaraz kogoś przynajmniej zaciukać, ale to po prostu ja się skupiam tak na tej mojej pracy. Więc się nie stresujcie. Postanowiłam tutaj się trochę uśmiechnąć. Więc tak wyglądają czajniki. Ten mi się chyba bardziej podoba niż ten srebrny. Ten bardzo ładnie wygląda, jest taki wiecie, taki naprawdę duży czajnik. Jak ktoś ma dużo miejsca w kuchni, to też będzie ładnie się prezentował. Tu mamy jeszcze taki rondelek, ten rondelek kosztuje 20 zł i tu sobie możecie na przykład grzać mleczko. Tak no i chyba z, z, tych wszystkich, z tych wszystkich patelni i garnków to będzie wszystko. Właśnie wczoraj ktoś mi pisał w komentarzu, czy mogłabym pokazać garnki, więc proszę bardzo, odzwij się w komentarzu, czy jesteś tutaj, czy widziałaś. Będę wiedziała, że... Że widziałaś ten film, no i będę wtedy spokojniejsza. Siedem, co to kosztuje ta folia? Słuchajcie, ja ją polecam. Ona jest taka w gwiazdki, ja się śmieję, że folia cały rok leży, a to folia, folia bożonarodzeniowa, bo w gwiazdki, ale ja ją polecam, jeżeli chcecie taką naprawdę yy, taką twardą folię yy, aluminiową, to ta jest naprawdę świetna. Ech, jejku, aż się zapowietrzyłam. Idziemy dalej, zaraz zobaczymy, czy my tutaj coś jeszcze ciekawego mamy, żeby wam pokazać. O, właśnie, ostatnio to ominęłam. Oczywiście, już tych wam nie pokażę, bo mnie tu chyba pogonicie. Ale pokażę wam to i pokażę wam nowości, które wjechały. I możecie sobie kupić na parapet piękne, yy, piękne doniczki. Tu macie za 20 zł. No i tutaj e, oczywiście wyciągacie ten wkład, e, sobie e, idziecie gdzieś tam, e, sadzicie te kwiaty i przynosicie do domku, ciach pyk, wsadzone, czyściutko. I tu mamy, słuchajcie, takie, e, takie no ja bym postawiła to na, ze na zewnątrz na parapecie i ona kosztuje 35 zł, więc myślę, że też e, niedużo, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda i też się zastanowię, może sobie pomyślę i dokupię na parapety. I tu jest jeszcze w kolorze zielonym, jest biała i w kolorze zielonym. Ciekawa jestem, czy są szare albo grafitowe. Jeżeli są u Was, to byłabym wdzięczna, jakbyście mi tutaj napisali w komentarzu, czy u Was już są też takie doniczki. No i tu oczywiście pudła, pudełeczka i bardzo dużo rzeczy do szkoły. Ale szkolnych rzeczy wam nie będę teraz pokazywała, tylko to wam poka pokażę, bo tu widzę, to się chyba nazywa Sztaluga. Dobrze widzę? 15 zł kosztuje. Jakby ktoś chciał e, malować obrazy, to może. Można kupić naprawdę bardzo duże rzeczy w PEPCO. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się upodobało. Piszcie, co tam u Was słychać. Piszcie, czy oglądaliście w dzisiejszy mój, wcześniejszy przegląd, bo dzisiaj wrzucałam rano. No i oczywiście zapraszam Was na moje vlogi. Pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, gdzie się da, na innych social mediach. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.